8 sierpnia przed 7 na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej i Piastowskiej w Dzierżoniowie doszło do zdarzenia drogowego. Jak ustalili policjanci, kierująca Toyotą 46-letnia kobieta nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu 63-letniej rowerzystce, doprowadzając do zdarzenia bocznego. Kobieta jadąca jednośladem została przewieziona do szpitala. Funkcjonariusze przeprowadzili na miejscu czynności procesowe, a z uwagi na obrażenia cyklistki skutkujące rozstrojem zdrowia powyżej dni 7, postępowanie prowadzi będzie Wydział Dochodzeniowo-Śledczy.